Hej ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj będzie kolejny nowy odcinek serii poradnik dla początkujących. No i moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się, myślę, że dość ciekawym tematem, ponieważ zajmiemy się matchmakingiem preferencyjnym oraz niepreferencyjnym. Oczywiście chodzi mi tutaj o czołgi premium. Jak widzicie, na sam początek wita nas pojazd T26E4 Super Pershing. A czemu? Moi drodzy, a właśnie dlatego, że to jest właśnie czołg z matchmakingiem preferencyjnym. Tak jak wiecie, matchmaking ogólnie, co to znaczy matchmaking? To jest dobieranie drużyn, prawda? To jest taka, że tak powiem, maszyna losująca, która dobiera wam składy, prawda? Oczywiście to działa tak, że na przykład szósty tier normalny drzewkowy, weźmy takiego, albo nie, ósmy tier drzewkowy, tutaj właśnie macie przykład Pershing, to jest ósemka, czyli ma losowanie 2+, 2-, czyli może go rzucić maksymalnie na dziesiątki, no to jest oczywiste, bo dziesiąty tier to jest maksymalny, a minimalnie może go rzucić na tiery szóste, czyli może grać minimalnie z tierami szóstymi. To jest raczej oczywiste. No tak samo T29, to jest tier siódmy, czyli maksymalnie może grać z dziewiątkami, ale może też spotkać w bitwie piątkę. Czyli widzicie, tak to działa. Ale czołg T26E4 Super Pershing ma tutaj, widzicie, rozgrywka z pojazdami do poziomu 9. Czyli on ma losowanie 1+, 2-, czyli ma maksymalnie może grać z tierem 9, a minimalnie może grać z tierem 6. Jak to działa? Czemu tak jest? Moi drodzy, niektóre pojazdy właśnie w World of Tanks mają matchmaking tak zwany preferencyjny, czyli matchmaking preferencyjny to jest właśnie losowanie 1+, 2-, a normalne czołgi premium typu, nie wiem, Lwów ma losowanie już normalne, normalny ma matchmaking, czyli ma losowanie 2+, 2-. Myślę, że rozumiecie, o czym mówię w tym momencie. Ale czemu tak jest? Moi drodzy, jest to okupione tym, że niestety pojazdy z matchmakingiem preferencyjnym czasami są troszeczkę gorsze niż normalne czołgi z... znaczy czołgi premium z matchmakingiem normalnym. Tak jak widzicie tutaj Super Pershing. Niestety Super Pershing okupia to dość niską prędkością maksymalną oraz dość niską penetracją na pociskach AP. Niestety, ale taki czołg pokroju właśnie, zobaczmy sobie na przykład na linię francuską, bo tam to jest właśnie najlepiej pokazane, jest czołg FCM-50T. To jest akurat czołg, który bardzo fajnie się spisuje, a też jest to właśnie pojazd z matchmakingiem preferencyjnym. Oczywiście matchmaking preferencyjny nie mają tylko czołgi 8 tieru, ale mają też inne czołgi. Na przykład jest jeszcze taki czołg jak Panzer B2, moi drodzy, zaraz go wam pokażę. Gdzież on jest tutaj u mnie? Jest, Panzer B2. To jest czołg bardzo dziwny, wręcz unikatowy. Jak widzicie, on też ma matchmaking tak zwany preferencyjny, ale to działa troszeczkę inaczej niż właśnie w przypadku ósemek albo też innych pojazdów. Jak widzicie, to jest tier 4 i maksymalna rozgrywka z pojazdami to 4. Czyli widzicie, tutaj to działa też troszeczkę inaczej, no bo to są też niższe tiery i tak dalej, ale jak widzicie, to jest taki czołg, że tak powiem, unikatowy z tym właśnie swoim matchmakingiem. Czy to jest lepsze, czy gorsze? Moim zdaniem, czołgi z matchmakingiem preferencyjnym to są takie unikaty, ponieważ one się wyróżniają czymś, no i możemy grać właśnie sobie tylko jeden tier wyżej, no i to jest moim zdaniem dużo wygodniejsze niż granie na przykład takim Patriotem, już wam go pokazuję, tutaj właśnie jest Patriot, no i Patriot, mimo to, że ma dość dobre działo i tak dalej, dobrą penetrację, no to granie im na dziesiątkach już nie jest takie przyjemne niestety. No i jak dobrze wiecie, co my mamy zrobić ósemką na dziesiątkach tak naprawdę. Mimo wszystko możemy sobie dać radę, ale ta bitwa nie będzie tak przyjemna, jakbyśmy sobie grali na topie po prostu. Czołgów z matchmakingiem preferencyjnym nie jest za wiele już w grze. Z tego co wiemy, na PC-cie Wargaming wycofuje się z tego, no i usuwają właśnie te pojazdy z matchmakingiem preferencyjnym, bo zaburza im to rebalans rozgrywki. No i niestety nie będzie się dało już kupić niektórych pojazdów na PC-cie. U nas, jak widać, Wargaming się z tego postanowił jeszcze nie wycofywać. Zobaczymy, możliwe, że się kiedyś wycofają. To jeszcze nie zostało oficjalnie nigdzie powiedziane, a przynajmniej ja do takiej informacji się jeszcze nie dobiłem. Ale czy to jest fajne, czy to jest dobre? Moim zdaniem tak, to powinno być. Czołgi premium właśnie tym powinny się wyróżniać, ponieważ to jest taka właśnie cecha unikatowa, że gramy sobie tylko jeden tier wyżej, tak jak mówiłem wcześniej, bo mimo wszystko rzucenie nas na dziewiątki taką ósemką jest dużo lepsze niż właśnie na te dziesiątki. To też sprawdza się w innych pojazdach, innych tierów. Mamy jeszcze tam kilka chyba siódemek i tak dalej, które mają matchmaking preferencyjny. To jest bardzo fajne, no niestety tych czołgów jest mało, tak jak mówiłem. Powinno moim zdaniem być ich więcej.
I tak naprawdę cena tutaj jest troszeczkę dziwnie ustalona, bo jak wiemy Super Pershing jest czołgiem 8 tieru, no i kosztuje ponad 7000 golda, z tego co ja pamiętam. Nie wiem, nie mogę teraz sprawdzić tej ceny, bo, ponieważ ten pojazd mam w swoim garażu. Ale właśnie taki czołg typu IS-6, który też ma matchmaking preferencyjny, to już niestety kosztuje ponad 11000 golda. Czyli jak widzicie, to nie jest zależne, czy czołg ma matchmaking preferencyjny, czy nie. Niestety Wargaming już wycofał się w ogóle z produkcji czołgów premium z matchmakingiem preferencyjnym. Już nie pamiętam, kiedy właśnie taki pojazd został wypuszczony do sklepu premium, żeby miał właśnie ten matchmaking preferencyjny. Teraz wszystkie nowe pojazdy premium, które są wypuszczane, to przeważnie mają już normalne losowania, czyli 2+, 2-. Te losowania 1+, 2-, już się niestety skończyły. Nadal te pojazdy są możliwe do kupienia, tak jak mówiłem, to jest Super Pershing, jest to Jak Tiger 88, jest to IS-6, jest to FCM-50T, sporo jest tych pojazdów, naprawdę sporo, możemy sobie wybierać na spokojnie. No ale no niestety nie każdy o tym wie i nie każdy wie, o co z tym wszystkim chodzi. No i pamiętajcie, że jeżeli bierzecie na przykład w Plutonie tier 9 i wasz kolega będzie chciał właśnie wziąć takiego Super Pershinga, no to jest oczywiste, że rzuci was na dziesiątki nawet i tego Super Pershinga też rzuci na dziesiątki. To nie jest tak, że jeżeli wy na przykład gracie sobie 2 8-kami, prawda, powiedzmy. Przykład. Jeden z was gra Pershingiem, przykładowo oczywiście, a drugi z was chce wziąć Super Pershinga. No i myślicie sobie, skoro ja mam losowanie do dziewiątek, no to nie można zrzucić na dziesiątki. No niestety tak to nie działa. Zrzuci was normalnym matchmakingiem tego czołgu właśnie, że tak powiem, normalnego. Niestety tak to działa. Jeżeli ten pojazd wylosuje na dziesiątki, no i was, to i was za sobą to pociągnie. Nie będzie tak, że jeżeli wy macie czołg z matchmakingiem preferencyjnym, no to w Plutonie możecie grać tylko preferencyjnie. No nie. Ale niestety też to właśnie jest głupie. Bo jak gracz weźmie w Plutonie, na przykład dowódca weźmie takiego Super Pershinga, no to my już 8 tieru nie wybierzemy. Będziemy mogli wybrać albo czołg właśnie również na 8 tierze z matchmakingiem preferencyjnym, albo czołg tier niższy. Czasami to jest problematyczne, nie powiem, że nie, ale właśnie to zapobiega takim głupim sytuacjom, że gracze grają sobie 8-kami, no i non stop rzuca tego gościa z matchmakingiem preferencyjnym na te dychy, no nie? Po prostu, także to jest moim zdaniem z jednej strony fajne, z drugiej strony troszeczkę głupie, niestety, no bo w tym Plutonie, no tak kiepsko to czasami może wyjść. Wiadomo, wtedy ten Pluton może założyć druga osoba, która ma czołg z normalnym dosowaniem i tak dalej, jeżeli wam to nie przeszkadza oczywiście granie na przykład takim Super Persem na dziesiątkach. No moim zdaniem to nie jest dobre rozwiązanie i powinniśmy się tego wystrzegać. Mimo wszystko, czołgi z matchmakingiem preferencyjnym są stworzone do tego, żeby grać właśnie w Plutonach. Dwa czołgi z matchmakingiem preferencyjnym, przykładowo, prawda? Żeby nas nie rzucało na te dziesiątki, bo właśnie po to kupujemy ten pojazd, żeby nie grać tym na dziesiątkach, albo w ogóle na dwóch tierach wyżej. Co to jest mimo wszystko przyjemniejsze. Czy każdy czołg jest z matchmakingiem preferencyjnym jest słabszy? Moim zdaniem nie, tak jak mówiłem. Super Pershing niestety jest to taki dziwny pojazd, który właśnie ma obkupione... Ten matchmaking preferencyjny ma obkupione sporą ilością wad, no jest wolny, jest dość spory, mimo wszystko ma pancerz, oczywiście, że tak, ale ma bardzo mało penetracji i na tierach 9 sobie radzi kiepsko, ale taki FCM-50T jest bardzo dobrym pojazdem, no i na tierach 9 radzi sobie bardzo dobrze i naprawdę bez zająknięcia sobie tam poradzi z przebijaniem praktycznie większości pojazdów. Ale taki jak Tiger 88, no niestety ma działko 88 mm, no i na 9 tierach niestety to już tak bardzo nie starcza, musimy się posiłkować goldem. Ale taka Panterka 88 na przykład też ma matchmaking preferencyjny, bardzo sobie dobrze radzi na tierach 9, oczywiście jest to troszeczkę gorzej, ale mimo wszystko potrafi sobie ten czołg poradzić. Tak samo czołg STA-2. No i w tym momencie, jeżeli ktoś ogląda mnie z PC-ta, zastanawia się, co on pierdzieli, to jest przecież niemożliwe. Pantera 88 i STA-2 mają matchmaking normalny, to jest niemożliwe, on się pomylił. Nie, moi drodzy, nie pomyliłem się. Konsole rządzą się swoimi prawami, dobrze o tym wiecie. No i właśnie Pantera 88 oraz STA-2 mają matchmaking preferencyjny. Moim zdaniem to jest bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ właśnie te czołgi, no na tierach 10 tak kiepsko sobie niestety by poradziły. Niby Pantera ma bardzo dobrą penetrację, ponieważ ponad 200, no ale mimo wszystko ten pojazd nie jest stworzony do tierów 10, no i moim zdaniem bardzo dobrze, że Wargaming postanowił go wprowadzić w matchmakingu preferencyjnym.
No i dlatego ten czołg bardziej się opłaca kupić niż na PC-cie, bo po prostu jest przyjemniejszy, gra się nim lepiej, wygodniej, no i każda bitwa, no nawet na tych tierach dziewiątych, nie musimy tak bardzo się obawiać, ponieważ ta penetracja jest wystarczająca, tak samo ogólnie można rzecz biorąc te działo, po prostu jest wystarczające. Jak patrzeć właśnie, czy czołg ma matchmaking preferencyjny? Moi drodzy, jak widzicie, wchodzimy sobie w sklep premium, nie wiem, tutaj weźmy jakąś paczkę, radziecki zestaw kolekcjonerski. No i niestety tutaj nie zobaczymy tego, prawda? No niestety, ale możemy wejść sobie na taką fajną stronkę, która nazywa się worldoftanksconsole.com. No i tam wejdziecie sobie w czołgopedię. No i tam będziecie mieli napisane wszystko, czy czołg ma matchmaking preferencyjny, czy też nie. Niestety to powinno być wprowadzone, znaczy niestety, głupio zdanie zacząłem. Niestety Wargaming postanowił nie wprowadzać tego napisu właśnie do sklepu premium, a dziwne to jest moim zdaniem, to powinno być tam wprowadzone. Ale okej, już nieważne, tylko wam tak przypominam, że możecie sobie wejść na stronkę oficjalną gry World of Tanks Console i tam wszystko sobie zobaczyć na spokojnie. Dobra moi drodzy, to był taki króciutki temat, który chciałem poruszyć, ponieważ zalewacie mnie pytaniami na ten temat, czy to jest dobre, co ja na ten temat myślę. Już wiecie, co na ten temat myślę. No i czemu ja to umieściłem w poradniku dla początkujących? Moi drodzy, bo chciałem wam to roztłumaczyć, bo jest dużo graczy, którzy nie rozumieją tego tematu po prostu, no i nie wiedzą, co oznacza słowo matchmaking preferencyjny. Takie, aha, kurna. No fajnie, że on coś takiego powiedział, tylko szkoda, że ja nie mam pojęcia, co on mówi. Dobra, moi kochani, jak na chwilę obecną z mojej strony to by było na tyle, więc ja się z wami żegnam, to by było na tyle i hej ludziska!